Zaraz się będziemy zatrzymywać, bo już są. Ej, panie! Pan tutaj nie wjeżdża w przejazd. O. Chociaż udało się panu zatrzymać, to że myślę, że pan nie uderzy. Ty na ty. Zbij wypadek kolejowy. To by mogli jednak trochę dopracować, nie? Żeby jednak ten samochód nie stał na środku przejazdy. Dobra. No tutaj ten hamulec było hamowanie awaryjne. Myślę, że ten pan raczej by nie przeżył. No dobrze, no a co ja mogłem na to poradzić? Wjechał, zobaczyłem, więc się zatrzymałem. A jak myślicie, drodzy państwo, pewnie by nie przeżył chłop, nie? Takiego uderzenia i zderzenia z pociągiem. Teraz będzie ograniczenie do 60 km na godzinę. Lekkie opóźnienie będziemy mieli to przez tego pewnie, co tam nam wjechał. Hamowanie z widoku pasażera możemy dzisiaj sobie zrobić. Jeszcze. No i stoimy. Czemu ja tu jestem? Tu chciałem być. A drzwi. A teraz dziś dziwne rzeczy się stały.
No, ten już działa dobrze. Już tak szybko. Miło. 2 minutki opóźnienia, no to porywam do 3. Skoczą 3, wskoczyły 3. Ale tak i tak, co to są 2 minuty czy 3, nieźle. Może uda się nawet nadrobić. Następne planowe posty mamy na stacji Pujacin 15:51. I za 20 minut. Wjeżdżaj tam tylko tymi samochodami na ten przejazd. No. R7, czyli za niedługo powinien być zmiana kanału na R2.
następny semafor skazuje sobie na ograniczenie prędkości do 40 albo do 60 km na godzinę, ewentualnie jak z tej odległości widzę, że jest to 60. Nie musimy się zbytnio śpieszyć. Z tym hamowaniem. SHP się pani lepszy. Mamy ograniczenie na 60 i tu jest kanał radiowy numer tak. Lewa. Droga radia. Słychać dobrze na kanale drugim. Jechaliśmy do rozjazdy i tu jest ograniczenie do 140 na godzinę. Jeszcze dziś średnio stoi, pewnie też jedzie do Wolicy, jak widziałem na wyświetlaczu. Dobrze? Ja nie jestem pewien. 143-45 na rzęce. Co to jest za stacja? Nowa Ruda. Dobrze. Stacji. No to jest ta jeżynianka, nie? To nie jest ta. Znowu jakiejś stacja, której nie ujęli w rozkładzie. Znowu jakiejś stacja, której w rozkładzie. Bochna czy coś tam. Jak ta miejscowość się nazywa? Borowa. Witam serdecznie pana kolejana. Serdecznie. Się pogoda zmieniła, że te chmury jakieś ja zrobiłem, jakieś jaśnie, tak? Nie będzie poważniejszego. No nie, no bo ja pracuję do trzeciej, jak to, to żebym wiedział po prostu, tak, jak nie będzie miał ludzi, to najbliżej zamkniemy tutaj. No na razie do pół godziny, no, tak powiedział. Na sceneria nawet. Cieszę się, że się panu podoba. No to jest to przedłużenie tej linii 053, nie? Potem wjedziemy na tą starą trasę linii 53. Już nawet widać, że będzie dębica na tym naszym wysiedlaczeku. Już mamy minutę spóźnienia. Okay.
chyba minutę nam się uda nadrobić, jak się nie mylę. Zajmie mnie całą minutę, ale trochę. Oczywiście dostaniemy wyjazd, a już się świeci. Już podaję. Tak, to jest 9.40 godów do wyjazdu. Dobra, zrobimy dynamiczny rozruch, nie? Bo wiem, że ten pociąg tak umie. W poniedziałek pan do pracy? No, to normalne jest, że w poniedziałek się do pracy idzie. A dlatego jest tam przysłowie, ja cię nienawidzę poniedziałków, bo to pierwszy dzień tygodnia. Pierwszy dzień pracy. Stary kierownik pociągu. A dobrze czy nie dobrze? Mam nadzieję, że dobrze. Czy stary? Nie wiem, czy młody lepszy, czy stary lepszy. Wiek w sumie nie jest chyba różnicą. Od tego, czy lepszy, czy gorszy. Wprowadzili dynamiczną pożytę do maszyny, nie? Normalnie to niebo się zmienia. Trzymające w napięciu muzykę jest idealna tego symulatora. Akurat jakby się miało to coś wydarzyć.
nie chciałem się odwrócić. Następny semafor nas stoi. W muzyce się zauważyłem, że się trochę za bardzo wycisza. Może o tak będzie lepiej. Już nie jest na stój, bo on ryga. To jest albo 60, albo 40. Teraz się nazywa. To jest 40. Trzeba mocniej zacząć hamować. Daj sobie tempomat na 40. Normalnie cała jazda na tempomacie. Po co ma się mechanik przejmować? Lepiej z tempomatu korzystam. Przez cały czas. Odjazd powinien mieć, a ja dopiero wiesz. Na 3 minuty odjazd. A już powinienem mieć odjazd. A już teraz będzie tylko 1,5 minuty opóźnienia. Też uważajcie, tu pośpieszny będzie jechał po waszej lewej stronie.